Ohio, witam was w kolejnym odcinku Brzoskwinki. Intro i zaczynamy odcinek. Brzoskwinka. Ogólnie, na początku powiem, że jeżeli bym miała dziwny głos w tym filmie, to tylko dlatego, że mam chore gardełko i wysilam się, żeby nagrać ten odcinek, więc musicie go docenić. Dobrze, zacznijmy standardowo od pytanek. Pytanie pierwsze. Czym obkleiłaś ścianę? Ścianę obkleiłam mangą Boku no Hero Academia, ale to nie jest taki, w sensie to nie jest ta stara seria, tylko ta taka nowa seria tych mang. Skomplikowane, ale tak. Pytanie drugie. Jak tam w technikum? Powiem wam, że w technikum jest fajnie. Mam fajnych nauczycieli, znaczy nie wszystkich, ale są fajni nauczyciele. Mam fajną klasę, idzie się z nią dogadać, więc jest fajnie. Pytanie trzecie. Jesteś wegetarianką? Tak, jestem wegetarianką już od ponad roku i to dużo. Anime tygodnia to Danganronpa. Jest to anime tygodnia, dlatego że obejrzałam je w tym tygodniu. Nie jest jakoś bardzo niesamowite, ale na pewno się wyróżnia dokładnie przez fabułę, która skupia się głównie na zagadkach oraz wyróżnia się przez Momokume, czyli Mono Niedźwiedzia. Ogólnie polecam. Jedzeniem tygodnia są zupki chińskie. A są nim zupki chińskie tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu uchroniły mnie w tym tygodniu przed głodowaniem, więc jeżeli nie chcecie umrzeć z głodu, to polecam zupki chińskie. Cosplayem tygodnia jest cosplay Toko Fukawy właśnie z tej Danganronpy, ale tej Toko Fukawy w tej drugiej wersji. Tym razem zamiast wyzwania od widzów chciałabym wyjaśnić, jak wygląda życie w internacie, więc zapraszam. Okej, życie w internacie wygląda tak, że macie tam określone godziny, co musicie w nich robić i to jest najbardziej irytujące, bo na przykład ja osobiście kąpałam się w domu o 24, niezależnie czy to był rok szkolny czy nie, a tam już musiałam być wymyta o 20 i Boże, to jest chyba najcięższe z tych wszystkich rzeczy. Pobudki są o 6:30. Jeżeli ktoś ma na 9, to nie wiem jak wstaje, w sensie ja miałam na 9, ale to i tak musiałam wstawać o 6:30. Ale no. I ogólnie powiem wam, że nie jest tak źle, ale w pierwszym tygodniu na pewno czujecie się jak na kolonii. Ogólnie tam się czuję jak na kolonii. Więc jak ktoś lubi kolonię, to internet jest właśnie dla niego. Mi jednak właśnie to przeszkadza, że nie mam tam takiej prywatności jak właśnie u siebie w domu i ciągle powtarzam słowo właśnie i... Okej, teraz ulubieniec tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest... szkicownik od Olsikowej. Więc to na tyle w tej brzoskwince. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować, skomentować. Dać łapeczki w górę, dzwoneczka, komentarze, no. Buziaczki, kocham was.